Przystępujemy do projektu uchwały produktu numer 6. W sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem identyfikacyjnym MLC 2271234 27 2013 UW. Proszę Panią Przewodniczącą o zaproszenie. Lokalu zamieszkałam u sąsiadów, wykazała, że w tym przypadku no nie jest tak, no blokuj i do interwencji policji. Ja się skontaktowałam z pracownikiem NOPS-u, który opiekuje się tą panią i powiedziała, w pewnym momencie NOPS chciał usamodzielnić, odebrano jej opiekunkę. Ta osoba jest poszerzona psychicznie od dzieciństwa. I w momencie, kiedy ją NOPS przygotował do samodzielnego życia, związała się z kimś z zakładu karnego. No i po prostu ona była osobą poszkodowaną, pobita i ona wzywała policję. Więc to nie jest tak, że biło, że tam jest dwóch tutaj mieszkańców, którzy się biją. W tej chwili pani ma przyznaną opiekunkę z powrotem, stałą w NOPS-u. Pani mówi, że dobrze rokuje, że po prostu, jeżeli by straciła to mieszkanie, będzie koniec z tym człowiekiem. Dlatego no, w tym przypadku wprowadziliśmy ograniczenie na okres roku. Więc opinia jest pozytywna, ale na okres roku, żeby po prostu w pewnym sensie zmobilizować MOPS, żeby się opiekowała tą panią, a równocześnie, żeby zaobserwowali, czy ona rzeczywiście jest w stanie samodzielnie egzystować bez uciążliwości dla otoczenia. Bo jeżeli ten rok wykaże, że no, trzyma się jakoś, nie sprowadza sobie różnych następnych po prostu zakładów karnych panu, co może sama nie będzie bita, poszkodowana i jakoś, bo wręcz pracownicy MOPS-u mówią, że ona jak jest sama i to ona ani nie ma szczególnie pociągu do alkoholu, to nie tak, że ona idzie na ulicę i szuka sobie klientów, tylko na zasadzie takiej, że akceptowali jej wybór, że ona sobie chce życie ułożyć. No i skończyło się dla niej źle i no nie możemy w tym wypadku naprawdę odebrać szansy. Ja uważam, że na rok to będzie jak jakoś do ludzku. Po mieszkaniu jest czysto, schludnie, bo ja tam akurat byłem, oczywiście u sąsiadów również byłem i miałem ten problem, właśnie powiadomiłem momentalnie. Czy jeszcze będziemy kontaktować tą panią opiekunką z MOPS-u i poprosimy, żeby nie proszę Państwa, proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Jest pozytywna opinia zarządu w tej sprawie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że przyjęto uchwałę według druku nr 6.